Witajcie kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Oczywiście chwilkę mnie nie było, ale to wynika z różnych rzeczy. Wróciłam, jestem i znowu dla Was nagrywam. Kochani, dzisiaj zrobimy danie obiadowe. Może być to jako jedno danie, może to być dodatek. Aczkolwiek jest to, jak już kiedyś, jak już kiedyś wspominałam, będę chciała, aby soboty, a dzisiaj akurat jest sobota, aby soboty były u nas w domu takim dniem poznawania kuchni z różnych zakątków świata. Dzisiaj postawiłam na kuchni śródziemnomorską. Jest to danie, które będzie dobre, wydaje mi się, o ile wiem, o ile się znam, że będzie to danie, kochani, dobre dla osób, które nie jedzą mięsa, ponieważ oczywiście to danie mięsa nie zawiera. Co oczywiście nie znaczy, że jeżeli osoby, które lubią mięso, nie mogą sobie dodatku mięsa do tego dania zrobić. Taki miszmasz, prawda? Dzisiaj, kochani, będzie to fasolka po śródziemnomorsku. W miarę szybko się przygotowuję, patrząc na opis, który wyczytałam przy przepisie, ponieważ sama osobiście robię to danie po raz pierwszy. Więc przechodzimy, kochani, do meritum, przechodzimy do gotowania, ponieważ no już to niektórzy członkowie mojej rodziny są głodni. U mnie, jak widzicie, już zaczyna się troszkę robić wiosennie, pomimo tego, że jest to połowa lutego, ale ja już patrząc za okno, widząc to piękne słoneczko, czuję wiosnę. Więc kochani, zaczynamy oczywiście z moją pomocnicą u boku. Troszkę Wam tutaj zniżę, żebyście widzieli dokładnie, aczkolwiek obawiam się, że może ekranu widzieć nie będziecie, ale nic, będziecie widzieć po kolei, co, jak u mnie się dzieje. Więc kochani, zaczynamy. Rozpocznij gotowanie. O, jeszcze tak Wam pokrótce powiem, co będzie nam potrzebne do dzisiejszego obiadu. Na pewno będzie to fasolka biała z puszki, na pewno będzie to czerwona cebula, czosnek, bazylia, oliwki. Powinny być czarne, nie mam czarnych, nie lubię czarnych, wolę zielone, więc są zielone. Papryka czerwona i zielona, zielonej papryki nie mam, więc będzie tylko czerwona. Koncentrat bulionu, oregano, przecier pomidorowy, oliwa z oliwek i oczywiście dwie puszki pomidorków z puszki. Chyba, że ktoś ma po prostu swoje robione takie pomidory, kochani, więc jak najbardziej możemy tego użyć. No i oczywiście do tego przyprawy typu na przykład sól. Więc lecimy, kochani. Jedną czerwoną cebulę pokrojoną na połówki. Ja mam zrobioną krojoną na ćwiartki, ponieważ już się nauczyłam, że po prostu ewentualnie, jeżeli trzeba będzie, nie będę musiała wracać do poprzedniego kroku z racji tego, że będzie już fajnie zmielona. Jeden ząbek czosnku, oczywiście również mamy ząbek czosnku. Dalej 20 g oliwy z oliwek. Już sobie, kochani, lejemy. Także widzicie, lecimy z oliwą. I następnie zakładamy miarkę na pokrywę naczynia miksującego. I będziemy rozdrabniać na obrotach 5 przez 3 sekundy. Gotowe i lecimy, kochani, dalej. Zgarniamy kopystką składniki z naszego naczynia, żeby się nam wszystko, jak się domyślam, poddusiło, więc lecimy dalej. Zakładamy miarkę na pokrywę naczynia miksującego i tak jak wspomniałam, kochani, przez 3 minuty w temperaturze 120 stopni na obrotach 1 dusimy naszą cebulkę. Już jestem z powrotem. Nasza cebulka się poddusiła razem z czosnkiem. I teraz, kochani, w kolejnym kroku dodajemy czerwoną paprykę pokrojoną w 1,5 cm kostkę, oczywiście bez gniazd nasiennych. Tak, jak wspomniałam, ja nie dodaję zielonej papryki, tylko czerwoną, więc od razu wrzucę tyle, ile jest nam potrzebne razem. W kolejnym kroku, jak widzicie, zieloną paprykę, albo nie widzicie, pewnie nie, ale nic. Postaram się poprawić, jakoś to ogarnąć. Dodajemy
Znowu teraz tym razem zieloną paprykę, również pokrojoną w kostkę 1,5 cm. No i teraz, kochani, co? Lecimy dalej, zakrywamy i przez 5 minut w temperaturze 120 stopni będziemy dusić teraz wszystkie nasze warzywka, czyli naszą papryczkę, naszą cebulkę czerwoną i nasz czosnek. I widzimy się za około 4,5 minutki. No i jesteśmy z powrotem i lecimy dalej. 480 g białej fasoli z puszki, odsączonej oczywiście, bez tego płynu. Ja to nawet, wiecie co, wzięłam, jeszcze sobie przepłukałam tą białą fasolę, tak naprawdę. Okej, więc weszło, subcią. I lecimy dalej. 800 g pokrojonych pomidorów z puszki. Ja oczywiście mam dwa różne, jedne mam z cebulą i z czosnkiem, a drugie mam, zaraz Wam powiem z czego, a drugie są z ziołami. Także pomieszałam sobie, zrobimy sobie taki miks smakowy. Dobra, i lecimy dalej. 20 g koncentratu pomidorowego. No i co, standardowo co, Moni się zapomniała łyżeczki wziąć ze sobą. Więc już idę i pędzę do Was z Elżunią. 20 g koncentratu. Jeszcze łyżeczka. 18. Myślę, że wyskubiemy już resztki. No to będzie troszkę więcej, to myślę, że nie będzie. Oczywiście tam parę tego więcej, to kochani, nic się nie dzieje. 80 g wody. Czyli tak, żeby nie było... Oj, to gdzie kwiatku mi tu podchodzisz? Okej, okay, żeby to nie było za gęste. Łyżeczkę koncentratu bulionu. Ja oczywiście mam, ale kto nie ma, może dodać po prostu gotową, sklepową, kupną. Jak tam wolicie. Bo przypominam, że w Thermomixie możemy zrobić super koncentraty bulionu drobiowego, warzywnego i mięsnego. Także wiecie, super, super sprawa. Jedna łyżeczka czołobru suszonego lub jedna łyżeczka oregano suszonego. Ja mam oregano suszone, ale nie dam go za dużo, bo boję się, że może to znacznie zmienić smak i dzieci jeść nie będą. Dwie łyżki liści bazylii świeżych pokrojonych w paski. Ja mam, wiecie co, ja sobie to wezmę w paski, nie będę. Po prostu sobie porozrywam w rękach, bo kto by się bawił tam, słuchajcie, z nożem, żeby specjalnie w paski pokroić liście bazylii. Pięknie pachnie. Zresztą pewnie wiecie, nie, że bazylia pięknie pachnie, świeżutka. Dobra, ona doda takiego fajnego właśnie posmaku i zapachu na pewno. Łyżeczka soli. Ja, kochani, od jakiegoś czasu zaczęłam używać soli himalajskiej. To jest ta różowa sól. Bo gdzieś tam zasłyszałam, że jest ona zdrowsza od tej naszej białej. Więc tak sobie postanowiłam, jak już stawiamy na zdrowie, no to trzeba coś jeszcze pozmieniać. 1/4 łyżeczki pieprzu czarnego. Już też leci sobie. I następnie pół do jednej łyżeczki cukru trzcinowego, nierafinowego. Ja oczywiście mam. Tu mam jeszcze taką resztówkę. Myślę, że... O, dobrze. Będzie tak. 80 g czarnych oliwek bez pestek. Jak wspomniałam Wam wcześniej, ja osobiście czarnych nie lubię, wolę zielone, ale i tak, kochani, dodam ich ciutkę mniej, ponieważ moje dzieci to tak średnio przypadają za oliwkami. I następnie co? Musimy to przemieszać kopystką, żeby nam się to fajnie wszystko połączyło. Bo jeszcze moment, jeszcze chwila i nasz obiad, kochani, będzie gotowy. Więc dobrze, przemieszałam pięknie. Lecimy dalej. Zakładamy miarkę na pokrywę naczynia miksującego. I wyobraźcie sobie,
że za 12 minut będziemy jeść nasz pyszny obiadek. Teraz ustawiamy obroty, będzie się nam gotowało, tak jak mówiłam, 12 minut w temperaturze 100 stopni. Więc kochani, jak już się skończy, to widzimy się z powrotem. I kochani, jak słyszycie, nasze danie jest już gotowe. Zaraz Wam pokażę, jak pięknie to wszystko wygląda. Ops! Proszę bardzo, patrzcie. No, cudownie. Zapach, z racji tego, że jest dużo papryki, tak właśnie troszeczkę czuć, jakby to było jakieś leczo. Ale na pewno jest to, kochani, przepychotka. Ja sobie tutaj jeszcze to fajnie przemieszam. Wspaniale to wszystko wygląda. Już, kochani, nalejemy sobie. Super. Och, na talerz. Fantastycznie. O, pychotka, kochani. Coś po prostu. Na pewno jest pyszne. To Wam gwarantuję. Jeszcze sobie dołożymy, kochani, troszeczkę bazylii. O, sobie dołożymy, żebyście zobaczyli, jakie to jest pyszne, fantastyczne. A jest na pewno. Zaraz sobie spróbuję, jak smakuje. Proszę bardzo. Piękne danie. Powiem Wam szczerze, fajne danie nawet już tak patrząc pod kątem walentynek. Elegancko, czerwono, na pewno pysznie. Czy pysznie, kochani? Już Wam zaraz powiem, czy pysznie. Zaraz Wam wszystko wyjaśnię. Rozstrzygniemy zaraz. Naprawdę pysznie. Kochani, jest naprawdę... Faktycznie, wiecie, takie troszkę leczą, ale to dlatego, bo jest dużo fasolki, przepraszam, papryki. No i co? No co, kochani, będę sobie żałować, nie? Muszę Wam powiedzieć, czy dobro, musimy przetestować. Pycha, naprawdę pycha. Więc, kochani, powiem Wam szczerze, nawet dobrze, że dałam odrobinę mniej tego oregano, bo myślę, żeby był zbyt intensywny smak. Jeżeli ktoś lubi, oczywiście, jak najbardziej, słuchajcie, możecie sobie dać więcej, dozować po prostu po swojemu, zioła, wszelkie dodatki do dań. Więc to oczywiście możecie. Kochani, zanim się z Wami pożegnam, chciałam jeszcze szybciutko wspomnieć, że teraz w lutym mamy fantastyczną promocję, czyli możemy kupić w zestawie Thermomix razem z dodatkowym naczyniem miksującym. Jest to naczynie, które jest 50% tańsze niż w regularnej sprzedaży. Możemy też kupić oczywiście bez tego dodatkowego naczynia, aczkolwiek powiem Wam, że jak już się rozkręcicie z gotowaniem, to naprawdę dodatkowe naczynie będzie Wam bardzo, ale to bardzo potrzebne. Ale co jeszcze, kochani? Jeszcze jest tak, że wszyscy, którzy kupią Thermomixa w tym miesiącu, dostają w prezencie od firmy hit, kochani, hit sprzedaży, właściwie to nie sprzedaży, ponieważ to jeszcze nie jest w regularnej sprzedaży, właściwie w ogóle nie jest w sprzedaży, osłonkę noża, która również pełni funkcję obieraczki. Jest to świetna osłonka, wszyscy klienci, którzy już do tej pory zdążyli ją wypróbować, są bardzo, bardzo, bardzo zadowoleni, bo możemy obierać warzywa, kochani, różnego rodzaju. I ta dodatkowa funkcja obierania właśnie również znajduje się w naszym urządzeniu. Więc cóż, to był taki dodatek specjalny.
Kochani, jeszcze pod kątem walentynek, ponieważ za 2 dni mamy już walentynki. Dzisiaj nagram jeszcze coś fajnego dla Was. Oczywiście wstawię to troszeczkę później, żebyście nie mieli przepychu, prawda? Ale wstawimy coś fajnego, coś podpowiem, że to będzie coś dobrego, coś pysznego na słodko. Dziękuję, że jesteście, że oglądacie, że subskrybujecie, że jest Was coraz więcej. Nie wiem, dlaczego nie możecie dodawać komentarzy. Coś tam na tym YouTubie muszę jeszcze pogrzebać dodatkowo, żeby dowiedzieć się, jaki jest powód tego, że nie możecie komentować. Ale ogólnie próbujcie, może w końcu się da. Dawajcie propozycje na to, co Wam przygotować, co byście chcieli zobaczyć. Ja w międzyczasie, kochani, dodam jeszcze tyle, że jestem na diecie, jak to można nazwać dietą, ketogenicznej i również przepisy, albo co po prostu będę robić w Thermomixie właśnie pod kątem tej diety, również będę wrzucać tutaj na tym kanale. Nie będę robić dodatkowych kanałów, bo nie ma sensu. Tutaj wszystko będę, bo to wszystko i tak będzie związane z Thermomixem. Więc koniec gadania, bo już za dużo gadam. A zresztą lubię, zresztą sami wiecie. Trzymajcie się cieplutko, korzystajcie z takiej fajnej pogody, jaka jest. Wiem, że jeszcze jutro ma być, nie wiem, czy u Was, czy nie. No ja mieszkam na Podkarpaciu, więc u nas jest słoneczko. Ale kochani, trzymajcie się cieplutko. Do wiosny coraz bliżej, już się nie mogę doczekać. I cóż, no widzimy się w kolejnym filmiku, prawda? Więc pa, pa.